Będzie jeszcze więcej drzew na Gagadina, Skoda Warszawia już na pierwszej linii metra i Avizonosz latający w chmurach nad Warszawą, czy most na Pragę już na ostatniej prostej. O tym nie tylko w setnym odcinku Zmniejsza z tym w sobotę, 4 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Dziś wyjątkowo z samolotu, ponieważ mamy setny odcinek, jest ze mną Pan Dominik. O, witam serdecznie. Który oczywiście pilotuje naszym samolotem z aeroklubu. Proszę o informację, Sierra Papa, Sierra Lima, Lima, krótko przez Zulu, dalej jest 122-120. Będzie mieli oczywiście przerywane. Sierra Papa, Sierra Lima, Lima, przyjąłem łączność, możecie radzie 122.305. Troszkę tego będzie przerw, no niestety jak możecie zobaczyć aktualnie to mijamy właśnie prawie, że no, a nie, nawet chyba już minęliśmy most północny, ta. Most północny minęliśmy, ta, dolatujemy do Żerania właśnie i ten, i tam też widać słynne lotnisko Babice. Sierra Papa Delta Kilo Delta, jest informacja. No i ten. Sierra Papa Delta Kilo Delta, słucham. Będziemy lecieć, już lecimy nad tramwajem. Przypominam o strefie Eco Papa Romeo 228 na godzinie 12 przed panem. No i może trochę newsów. Informację przyjąłem, dziękuję. Właśnie, trochę newsów tak z powietrza. Żeby nie było, mamy raport z poprzedniego roku a propos awarii wind na setnych metrach. Nikt się nie spodziewał, ale jedna winda przewyższa wszystkie raporty, a mianowicie winda, już tutaj sprawdzamy, na stacji metra Ratusz Arsenał przez 17 tygodni była nieczynna. No według mnie to mimo wszystko rekord. O, lecimy, o proszę. Lecimy właśnie nad trasą tutaj, Żerania FSO, no i oczywiście most Grota Nowackiego. Takie koleczki jak zazwyczaj mniej więcej godzina 16 to by akurat pasowało, godziny 4 zaczynają wtedy rozpoczynać. Oskar Kilo Sierra Uniform Romeo 1-4. No tak by się zgadzało mniej więcej, to prawda. Zazwyczaj tak tutaj jest. Ale już przechodzimy do pozostałych informacji dzisiaj. Dzisiaj można już przechodzić na lokalną 123.450 i służba radarowa zakończona. Dziękuję. O, widać okręcie tam. Jakby ktoś był zainteresowany. Tak. No i oczywiście samo centrum, no. Mamy okręcie, mamy centrum, jak i również niedziałające dwie windy z przyczyn modernizacyjnych na stacji Stokłosy oraz Wierzbno. Idąc dalej, tramwaj na Gagarina, oczywiście już na prawie. No, Lima November, Alfa Charlie, QNH Warszawy 10.22. Natomiast co jest ważne, będzie dużo drzew. Powtórz proszę, Lima Alfa Charlie. Jak zawsze. QNH 10.22. Zawsze lubi dużo drzew. Nie daj, że będzie dużo drzew, to jeszcze oczywiście trochę ich wytną. Ale na tyle ich mało wytną, że jeszcze więcej ich będzie. Sierra Papa Yankee. Właśnie przylatujemy na PKP Praga, Warszawa. Sierra Papa Yankee, Alfa, Alfa na piątkę. Nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, słuchajcie, generalnie, ale jak będzie trwał jeszcze tak z pół godzinki, no to będzie jeszcze widoczny low pasik na okęcie, jak dobrze będzie. Czy wykonujesz kursem południowym, czy gdzieś tam wykręcisz? A jak nie będzie, to liczę. Ciekawostki jeszcze opowiem a propos EKD WKD i Pasadycji 8 czerwca. Będzie kilka w innych godzinach od 17 do 19 wyjątkowo. Zamiast normalnie od 10 do 13. Idziemy dalej, przypominam, że na WKD są już prace modernizacyjne przy drugim torze. I dzięki temu są jest wzajemne kontrolowanie biletów w KMC. 11-12, 18-19, 25-26 czerwca oraz 2-3 lipca. Więc na bilecie w WKD można się przejechać KM-ką. I właśnie lecimy nad wschodnią. Oh yeah, Warszawa Wschodnia. No widzę jakieś pendolino, które tam stoi. Lotnisko, znaczy lotnisko, nie lotnisko, a Stadion Narodowy też mijamy. To możemy zaraz nad nim zakrążyć, jeśli ktoś by chciał. Żeby było widać oczywiście. Aha. No i mamy całe wieżowce. O jaż coś. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jakieś zdjęcia trzeba puścić, żeby nie było dla wspierających.
Sierra Papa Yankee Kilo Whisky, łączność Warszawa, informacja 48.575, dziękuję, do usłyszenia. 48.575, przechodzę, dzięki, do miłego. I przypominam o sektorze tema od 1100. I wracając do tematu newsów, żeby nie było, że tutaj właśnie pokazuję, no mam zdjęcia z chciałem powiedzieć drona, ale z samolotu, to trochę inaczej. To trzeba wspomnieć o tym, że już się rozpoczęły jazdy testowe Skody Vansowi. Już na pierwszej linii metra można ją spotkać. Oczywiście nie jako pasażer, bo tylko i wyłącznie około 2-3 w nocy tam jeździ. Ale jazdy się już odbywają i widzę Stadion Narodowy od innej perspektywy niż zazwyczaj. Sierra Papa Yankee India Alfa, przyjąłem QNH Warszawy 10-22. Ale ten, ale w sensie co, Skoda już się można przejechać w ogóle, czy nie? Przejechać nie, nawet na prasówek jeszcze nie było wejścia, ale jest już dostępna w formie przejazdów nocnych, czyli po prostu widać ją jako przejazd techniczny, czasami można w teorii zobaczyć. Raczej wątpię, żeby faktycznie dało się do niej wejść, bo jest to poza godzinami ruchu pasażerskiego. No, tutaj też widać most Siekierkowski już powoli. A te trzy po odlocie z Babic, dalekie po Krzyżuliec, 1800 Ja tu przerzucę podgląd, żebyście widzieli, co jest z tyłu, czyli wieżowce Warszawy. Żeby było tam tego widać. Do punktu Juliet, QNH Warszawy 10-22. Patrzę na wprost z kolei, żebyście widzieli, co jest też na wprost. Ja mam most Siekierkowski, natomiast próbuję z okiem dosięgnąć mostu południowego i tak słabo. Most południowy. Most południowy? Czekaj, już ci mówię. Jest przed nami idealnie, na godzinie pierwszej. Tak, praktycznie idealnie. No nie, czekaj, to jest Siekierkowski. Nie, sorry, to jest Siekierkowski. A most południowy. Widać go też tam trochę dalej. No, okej, to ja nie widzę jeszcze ze swojej perspektywy. A nie widzę, dobra. Jest taki płaski, że nie widać go właściwie. Aha, jest, widać go. Dobrze, wracając do newsów, to już przejęliśmy temat Skody. Lecimy dalej z tematami. Nie, zaraz znajdę, gdzie mam je schowane. Weekendowy deptak będzie dłuższy, czyli deptak Nowy Świat. To jest ze Starym Miastem połączone, już jest, już się rozpoczyna. Także tam autobusów zbytnio nie uświadczymy. Kolejne newsy i zmiany to jest nad pięciu rogów. Już właściwie na ostatniej prostej tam trwają prace. Co możemy powiedzieć na temat pięciu rogów? Jest. No, ja mogę coś powiedzieć, bo tam mieszkam w okolicy ścisłej. I jak ci się podoba nowy plac pięciu rogów? Ja się nie wiem, no całkiem ładny, no tylko tak trochę mech, no. Cała budowa była trochę irytująca. W szczególności ciągłe zmiany organizacji ruchu i znając podejście polskich kierujących, wiemy jak się stosowali do tego. No i potem przyjeżdżam sobie do domu, chcę wjechać w Chmielną, a tu zator drogowy, bo każdy myśli, że jest przesmyk do Jerozolimskich na przykład. I to dupa, prawda? A go nie ma. Papa Golf, brawo Charlie, witam ponownie w kontakcie radarowym po opuszczeniu CTR-u Modlina, QNH Warszawy 10-22. Z kolejnych newsów, a propos mostu, który widzieliśmy już w teorii jakiś czas, w sumie szkoda, że nie spojrzałem na niego z góry. To jest most, kładka pieszo-rowerowa. Pojawił się już pierwszy słup od jego konstrukcji. W najbliższym czasie będą się pojawiać oczywiście kolejne. Taka ciekawostka, w tej mogłeś nie słyszeć. O! No my tu mamy dalej z informacji. Patrzymy i mamy już z informacji ZDM-u. Wiadukt na Madewińskiej do przebudowy kompletnie. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę wiaduktu w ciągu ulic Madewińska na odcinku pomiędzy ulicami Smuga i Kubiecką. Obiekt powstał jeszcze w latach 70. XX wieku. No to trochę mało. O, proszę. Z biegiem czasu utracił pierwotne parametry. Dlatego musi zostać zburzony i wybudowany od nowa. Informacja z Rapopa na Zabertanko Hotel krótko przed Modlińskim punktem Juliet. Modlin pierwsza, subwencja 3,9. Podobna sytuacja jak z trasą łazienkowską, która musiała być zniszczona. I ponownie postawiona. I jeszcze pozostaje. No i na wprost przed nami, bo za wami widzicie, już mniej więcej powinniście widzieć elektrociepłownię Siekierki, natomiast na wprost nas jest właśnie most południowy. Most południowy jest widoczny, tak, to prawda. Nie wiem, czy widziałeś, słuchaj, bo zapomniałem o tym ci wspomnieć. Tak super było widać granicę przez trasę Siekierkowską między jeszcze Warszawą, czyli Gocławiem, a Wawrem. To jest ten podział, jest ten podział. Jest tak nagle, kurde, z dupy domki się zaczynają robić. Same. Ale trasa południowa, co by dużo o niej nie mówić, ma parę zalet, na przykład jak to, że ma ścieżkę dowodową na całej długości. O, jest! Dobrze, kolejne informacje to prezes PKP PLK do końca tego roku chce
chcę mieć projekt Nowej Warszawy Wschodniej, na którą już jakiś czas temu lecieliśmy. W przyszłym roku będzie przetarg już na budowę. No, nie ukrywam, bardzo ciekawa i interesująca inwestycja z warszawskiej średnicy 2050. Ale zanim to jeszcze mamy coś takiego jak średnicę, którą muszą przebudować, to tam wszystko się łączy w jedną całość. Z przebudową gdańskiej, głównej, no i zachodniej oczywiście. Ja, informacja się robi panu numer Tango Hotel, znaczy ulicy. Się robi panu numer Tango Hotel. Nie przejmujcie się. Nie, dzięki. Żeby nie było, my jeszcze jesteśmy w Warszawie. Już na krawędzi, ale jest. No już na granicy, ale powoli ten. No chociaż nie, no już do Józefowa pasujemy. Papa Romeo Alfa Mike i łączność Krzyn na radio 122.205, dziękuję. Krzyn na radio 122.205, dzięki, dobiegłem za. Ale przejdźmy sobie do już prawie ostatnich newsów dzisiaj. Mike i poproszę z naborem co 3500 To na pewno znane i niekoniecznie lubiane. Dodatkowe winty na polu motocrosskim. To już po raz trzeci raz z ZTM próbuję do nich podejść. Do czego? Do czego? Winty na polu motocrosskim. O! Nie ma ich na przystanki tramwajowe, ale przydałyby się, bo przystanki tramwajowe mają tylko z przejścia podziemnego. No to na pewno, to by się przydały. No i tutaj po raz trzeci właśnie ZDM. Jeszcze tak się wtrącę, że za sekundę będzie widać super lądowisko, mianowicie lądowisko Konstancin i to bardzo... Tango Papa Eko. O, już informacja. Napięcie rapowa Tango Papa Eko. Na godzinie 12 z kursem przeciwnym na 2000 stóp altitude, 3 mile od pana SR22. Przejem aktualnie A i obecnie ruch obserwujemy Sierra Papa Tango Papa Eko. Sierra Papa India Eko Sierra, już informacja. A czy tam mamy ruch, widzisz? Na kursie 1,5 mili z kursem przeciwnym 1900 stóp altitude AT3. Wszystko się łączy. Patrujemy ruch Sierra Papa India Eko Sierra, my schodzimy do 1500 Sierra Eko Sierra. Kolega pana obserwuje. Widzimy ruch Sierra Papa India Eko Sierra. Pomachamy im. A faktycznie blisko nas, oto nawet te zdjęcie no. Mogę. Informacja Delta Echo Whisky Mike Charlie, dzień dobry. Nie, elegancko, słuchaj. Delta Echo Whisky Mike Charlie, witam, masz informacja. Delta Echo Whisky Mike Charlie, kłania się Piper 32. No, bardzo ładnie wyszło. W kierunku Kielce, aktualna wysokość 7000 feet, altitude, Eastwalk 7415. Dobrze, to my będziemy kończyć już to wydanie mniejsza z tym. Przeleciliśmy nad główną częścią bieżącą. Co, mniejsza z tym? Już kończymy? No, powiem ci, że już wtedy odcinek trochę trwa. Ale, no to... ale spokojnie, low pass jeszcze pozostawimy jako osobny film. Ja jeszcze tutaj pokażę tylko, zobacz, widzisz to takie pole... Okej, to pokażę, żeby było w kamerze widać. To takie pole z taką trawą, taką powiedzmy ciemniejszą zieloną, no nie? No tak, tak. I po środku jest taki na skos, taki pas zieleni, taki faktycznie... trochę jaśniejsze po środku, tak? To jest lądowisko? Na skuśkę, widzisz? Tak, widzę. To jest lądowisko Konstancin. Bardzo fajne lądowisko, polecam, super trawa. I generalnie, no, obsługa bardzo miła, słuchaj. Ile to lądowanie? Lądowanie 25. A, no to nie jest dużo. Ale my nie możemy, bo jest to lądowisko nieewidencjonowane i tym samolotem nie możemy, bo on jest w leasingu. Starszym byśmy mogli, ale tutaj ubezpieczenie nam nie pozwala na nieewidencjonowanych. Można już teraz dobrać 7150, TSA 01 już nieaktywne, jakby co. Dobrze, no i tym akcentem kończymy to wydanie. Przepraszam cię jeszcze ten. Austin informacja, Sierra Papa Charlie Foster Bravo, na Juliet 1800, na Pobice Radio, dzięki, do miłego. Sierra Papa Charlie Foster Bravo, przyjąłem służbę radarową zakończona, dziękuję, do usłyszenia. Sierra Papa Tango Papa Eko, z obecnej pozycji zniżymy do 1000 stóp i wykonamy już bezpośrednio na tango zamienięciem CTR-u. Sierra Papa Tango Papa Eko, przyjąłem, dziękuję. Niestety musimy na 1000 stóp zejść. Nie lubię latać tak nisko, no ale nie ma wyjścia. To trzeba wykonać pod TMA. Dobrze. No i dobrze, to ja już kończę to wydanie. O, jesteśmy nad jednym z moich ulubionych promów, który kursuje tutaj, żeby przedostać się z jednego na drugą stronę Wisły, bo już jesteśmy daleko od mostu wszelkiego rodzaju. Dobrze, tak. To było na tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Z tego przelotu pewnie będzie jeszcze jeden film z całego lotu, jak i również specjalny z low passa, jeśli się uda, na lotnisku Chopina. Dziękujemy. Sierra Papa Tango Papa Eko, łączność Warszawa, informacja 128.575, dziękuję, do usłyszenia. 128.575, dzięki, do mojego Sierra Papa Tango Papa Eko. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, cześć.